Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto orzechowe. Potrzebować będziemy na ciasto jedno jajko, pół szklanki oleju, 3/4 szklanki jogurtu, szklankę cukru, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. I tutaj mam 1,5 szklanki mąki pszennej i 0,5 szklanki orzechów. To są składniki ciasta. A na bezę orzechową potrzebować będziemy 1 szklankę białek, 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżkę kaszy manny, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej, 0,5 szklanki cukru oraz szklankę zmielonych orzechów. I białka z cukrem ubiję na sztywno, połączę ze składnikami, a tu ciasto również połączę. Teraz białka ubijam na sztywno. Białka z cukrem już mam ubite. Teraz tu daję proszek, kaszę mannę, mąkę ziemniaczaną i orzechy. I należy dokładnie połączyć. Tak, składniki już mam połączone, a tu na ciasto również łączę składniki. Dodaję mąkę i orzechy. Tak. I ciasto orzechowe już mam. Połączone, jeszcze zbiorę brzegi i będziemy łączyć ciasto. Ciasto wyłożę do formy. Formę 17 × 27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia i rozprowadzam po całej powierzchni. I na to ciasto dam dżem. Taki duży słoiczek dżemu z czarnej porzeczki. Może być dowolny dżem, jaki w domu lubimy, jaki mamy. Ja mam dżem z czarnej porzeczki i rozprowadzam po cieście. I na to wyłożę bezę orzechową. I ciasto powędruje do piekarnika na około 50 minut. Ja zawsze powtarzam, każdy ma inny piekarnik, więc musimy sprawdzić, i wyrównamy, i ciasto orzechowe wędruje do piekarnika. Możemy jeszcze sobie tak łyżką zrobić górki, pagórki i ciasto orzechowe wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda ciasto
orzechowe. Możemy wierzch posypać czekoladą, możemy polać lukrem, a możemy zostawić w takiej wersji, jak ja mam. Ciasto pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. I tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto orzechowe.